Powiedz mi, co to znaczy, bo tu taki znak jest, no, budzi takie niedwuznaczne skojarzenia. Dla mnie Kaczyński oraz partia Prawo i Sprawiedliwość kojarzy się z NSDAP Hitlera oraz powiedzmy partią komunistyczną pod wodzami Józefa Wissarionowicza zwanego Stalinem, największego Gruzina w dziejach. No i cóż, według mojej oceny wszystko w Polsce zmierza do zaprowadzenia ustroju totalitarnego. Kaczyzm jako forma faszyzmu, totalitaryzmu. Znalazłem to w internecie, bardzo mnie się podoba. Myślę, że znakomicie wyraża ideę, powiedzmy, PiSu, który dąży do władzy absolutnej dla Jarosława Kaczyńskiego, który no, chce być nowym Józefem Piłsudskim i zrobić zamach stanu w Polsce, przy okazji narażając Polskę na wciągnięcie w wojnę ogólnoświatową. Nie chce zmienić się w radioaktywny popiół czy gaz na skutek, powiedzmy, wojen wywołanych przez Stany Zjednoczone, w których Polska zostanie zmuszona. No dobrze, ale przecież Kukliński Ryszard w 1980 roku ujawnił plany rosyjskie, właśnie radzieckie. Radzieckie, jeden Związek Radziecki. No tak, ale wiemy, o co chodzi. Ujawnił plany ataku nuklearnego na Polskę. To czym to dla się różni? Kukliński jest zdrajcą, a obecne sojusze trzeba zerwać ze Stanami Zjednoczonymi i związać się z Rosją, Indiami i Chinami. Ponieważ w tych krajach jest więcej demokracji. Pozdrawiamy Telewizję Narodową, będziemy za chwilę się łączyć. Proszę Państwa, w rzekomo wolnej Polsce pod rządami partii Prawo i Sprawiedliwość, tak się nazywa ta partia, tu jest jej siedziba z tyłu, oddział w Łodzi, Prawo i Sprawiedliwość, zapamiętajcie to sobie, dokonuje się bezprawnego aresztowania przewodniczącego partii Zmiana, której odmawia się oficjalnej rejestracji w myśl zasad polskiego prawa. Ale nie jest to pierwszy przypadek, kiedy władze Rzeczypospolitej Polskiej odmawiają rejestracji organizacjom, które nie są organizacjami zgodnymi z poglądami Okrągłego Stołu. Wszystkie partie, które stowarzyszenia, organizacje innego typu, fundacje, które mają programy inne niż te wywodzące się z Okrągłego Stołu, określane są mianem epitetów jako partie agenturalne, stowarzyszenia, które zabrania się im racji bytu. Tak postąpiono też ze stowarzyszeniem, którego jestem przewodniczącym, Stowarzyszeniem Wiernej Polsce Suwerennej, kiedy decyzją prezydenta miasta Warszawy, pani Gronkiewicz-Walc, odmówiono rejestracji, chociaż ona była tylko stroną postępowania, a sąd rejestrowy, nie wiem dlaczego, pytał prawników, pani prezydent miasta Warszawy, czy Stowarzyszenie Wiernej Polsce Suwerennej, które w swój statut ma taki sam jak zarejestrowane stowarzyszenie Krytyka Polityczna, identyczny, jeżeli chodzi o stronę formalną, ma, czy też nie ma prawa funkcjonowania. Nasze nie ma prawa funkcjonowania, dlatego że zapisaliśmy sobie w naszym statucie, że naszym przedmiotem zainteresowania będą prawa Polaków w swojej ojczyźnie, które winny być przestrzegane. Jeżeli ktoś żyje na terenie Polski i chce z tej Polski robić kraj pozbawiony tożsamości oraz kraj, w którym prawa Polaków są na drugim miejscu, a prawa innych narodowości na pierwszym miejscu, to my się z takim stanem rzeczy nie godzimy. To jest anomalia. I ta anomalia ma potwierdzenie w faktach, które dzieją się od pewnego czasu. I to pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ale to nie, żebym atakował partię Prawo i Sprawiedliwość, gdyż tak samo działo się za rządów Platformy Obywatelskiej. Gdyż obie te partie i wszystkie partie wywodzące się z tej całej umowy Okrągłego Stołu, to są partie dogadane między sobą, które zwodzą Polaków, udają między sobą konkurencję. A zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i poprzednio Platforma Obywatelska czy SLD były partiami, które zaimplementowały do polskiego prawa prawo unijne. Czy ktoś pyta obywateli polskich, czy naród polski wyraża zgodę na zainstalowanie w Polsce baz obcych państw wojskowych? Gdzie pojawiają się bazy amerykańskie, tam kraje tracą swoją nie tylko suwerenność, ale i niepodległość i zaczyna się przelew krwi. Tak skończyła się interwencja amerykańska w latach 60. i 70. w Wietnamie. Tak skończyła się napaść pod flagą NATO na suwerenną Serbię. To było niedawno, w końcu lat 90. Wstyd dla Polaków, dla nas Polaków
Ale jaki jest powód, żeby instalować bazy amerykańskie na terenie Polski w tej chwili? No, pan Antoni Macierewicz, obecnie sprawujący obowiązki ministra obrony narodowej, mówi, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, że największym zagrożeniem, słuchajcie państwo, największym zagrożeniem w tej chwili dla pokoju światowego jest polityka Rosji. Rosja, która za swoim terytorium etnicznym posiada 10 baz i to jeszcze na terenach wyłącznie krajów dawnego Związku Radzieckiego. Jedną bazę na Bliskim Wschodzie to jest baza w Tartus, baza okrętów floty rosyjskiej jeszcze z czasu ZSRR. I na szczęście, że ta baza istniała. Proszę państwa, dlatego, że to, co się dzieje w Syrii i co przez te łże media, przez te skundlone media w Polsce, które są poza jurysdykcją polską, które nie przedstawiają interesu polskiego, tylko interes tych, którzy zainwestowali w media w Polsce. Media w Polsce to nie znaczy, że to są polskie media. To trzeba rozróżnić. Tak samo jak przedsiębiorstwa w Polsce, to nie znaczy, że to są polskie przedsiębiorstwa. PKB w Polsce to nie znaczy, że to jest PKB, których my mamy owoce, z tego spijamy. To jest przyrost produktu globalnego, ale rejestrowany przez firmy, zarejestrowane w Polsce, ale nie będące kapitałem polskim i nie dające dochodu narodowi polskiemu. Stąd ta rabunkowa polityka trwa już ponad 26 lat. Od czasu 1989 roku, kiedy dogadane elity, tak zwane solidarnościowe i te postkomunistyczne postanowiły wydać Polskę na pastwę tych, którzy będą tutaj rządzić w imieniu narodu polskiego, nie mając do tego żadnej legitymacji. Ten czas myślę, że się kończy, ale ten czas może się kończyć tragicznie dla Polaków, dlatego że obecnie sprawujący rządy Prawo i Sprawiedliwość prowadzi bardzo agresywną, nieodpowiedzialną politykę międzynarodową. Antagonizuje polskie stosunki ze Wschodem, z Białorusią, z Rosją. Prowadzi do tego, że Rosja jako kraj suwerenny musi przewidzieć adekwatne środki odporu. I wyraźnie Rosjanie to mówią. Jeżeli w Polsce będą zainstalowane bazy amerykańskie w Redzikowie, baza, która niby mówi, że tam mają być rakiety, które mają bronić nas przed atakiem rakiet z Iranu. Taka była pierwsza wersja. Teraz już mówią wyraźnie, że to będą rakiety, które mają przeciwdziałać agresywnej polityce Rosji, która ponoć daje do tego powody. Przypomnę państwu, że te w Radzikowie oraz w Rumunii stanowiska do rakiet amerykańskich Tomahawk na przykład, to są rakiety wyposażone w nośniki jądrowe. Na terenie Polski będą instalowane rakiety z nośnikami jądrowymi. Baza lotnicza niedaleko Łodzi w Łasku jest praktycznie bazą amerykańską. Bazą przewidzianą na przerzut wojsk amerykańskich w stosunku do ich potrzeb w Europie Środkowo-Wschodniej czy w Europie dalej na wschód. Dlatego, że Stany Zjednoczone prowadzą własną politykę. Polska jest tylko tutaj tak zwanym pożytecznym idiotą. Pożytecznym idiotą, który ma dostarczać mięsa naszych młodych ludzi, żebyśmy uczestniczyli w konfliktach, które są realizowane w celu polityki, wspomnienia celu polityki amerykańskiej. Jakie to są cele tej polityki amerykańskiej? Amerykanie mówią, że oni mają prawo zainstalować swoje wojska wszędzie tam, gdzie mają swoje interesy. No świetna wykładnia prawa. Amerykanie mogą zainstalować, oprócz Antarktydy mają bazy wszędzie. Mają tych baz rozsianych po całym świecie i chyba błędem, grzechem Rosji jest, że jest położona blisko baz amerykańskich. Dlatego, że proszę państwa, tych baz wokół Ameryki, wokół Rosji amerykańskiej jest całe mnóstwo. Rosja po okresie upadku w latach 90., kiedy prowadzono politykę taką, jak Polska prowadzi tą politykę od 26 lat, od roku 2000 pod rządami Władimira Putina jest krajem, który odzyskał suwerenność i swoją powagę polityczną, militarną i gospodarczą. Jest to nie na rękę polityce amerykańskiej. Potęga Rosji i rosnąca potęga Chin jest nie na rękę elitom amerykańskim. Dlatego one w ostatniej chwili chcą sprowokować konflikt na terenie Europy Środkowej, na terenie Bliskiego Wschodu. Na terenie Bliskiego Wschodu dzieje się to, co obserwujemy od kilku lat na terenie Syrii. Wojska obce na terenie Polski to zawsze są wojska, które są wyjęte spod polskiej różnicy, z polskiego dowództwa, czyli de facto wojska okupacyjne.
Nie możemy zgody na to, że obojętnie pod jaką flagę wojska będą maszerowały przez obszar Polski. A co pani ma do powiedzenia? Chętnie poddam, jeżeli pani mówi, że mówię głupoty, to co pani ma do poddania? Tak, to wszystko oczywiście. Każdy pogląd, który jest poglądem nietelewizyjnym, jest poglądem idiotów, jest poglądem głupców, poglądem, który trzeba zlekceważyć, a najlepiej głoszących takie poglądy należy zamknąć w więzieniu. Nie może być zgody na to, że wszystkie poglądy, które nie są zgodne z poglądami obecnie rządzących, te poglądy będą zagłuszane przez decyzje policyjne, że policjanci będą używani jako narzędzie do pacyfikowania Polaków. Ja chciałem podziękować tutaj policjantom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. To jest powinność polskiej policji. Po to Polacy płacą podatki i mają prawo oczekiwać, że państwo polskie na zabezpieczenie, na wyposażenie polskiej policji będzie przeznaczało środki, które marnotrawi na przykład na konflikty za granicą. To policja powinna w kraju być dobrze wyposażona. To polskie wojsko, polskie formacje samoobrony powinny być wyposażone na tyle, bo prawa jest wystarczająco, żeby bronić nas przed zagrożeniem urojonym terrorystycznym. A co się robi? Po prostu szczędzi się pieniądze wydatków na wydatki dla bezpieczeństwa kraju, a rozdaje się pieniądze bez żadnego słowa obywatelom innych krajów. Tak się dzieje w stosunku do Ukraińców. Proszę państwa, student z Ukrainy uzyskuje wyższe stypendium niż student w Polsce, tylko dlatego, że pochodzi z Ukrainy. A kto spowodował Majdan na Ukrainie? Czy to polityka Putina, tak jak sobie to interpretuje polityka oficjalna? Nie. To polityka amerykańska. Pani asystent sekretarza stanu, pani Nuland, wyraźnie powiedziała w 2014 roku, że nie po to Stany Zjednoczone zainwestowały 5 miliardów dolarów w Ukrainę, w opozycję ukraińską, żeby nie mieć wpływu na politykę Ukrainy. I co się dzieje na Ukrainie? Rząd kijowski jest rządem, który tak naprawdę wypowiedział posłuszeństwo swojemu legalnemu prezydentowi, który jest rządem samowładczym, zainstalowanym za pieniądze amerykańskie. Ten rząd chciał zrobić podobną sytuację w stosunku do Ukrainy Wschodniej. No tam na szczęście mieszka większość ludności rosyjskojęzycznej. I ci powiedzieli dosyć. A ludność na Krymie, respektując normalne demokratyczne prawa, wypowiedziała się w referendum za tym, żeby Krym ponownie wrócił do Rosji. Dlatego, że był terytorium rosyjskim w okresie po II wojnie światowej. Pierwszy sekretarz Chruszczow wówczas podarował Krym swoją decyzją Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Ale to jest teren, który był terenem rosyjskim. Oczywiście historycznie był terenem tatarskim, greckim i tak dalej, i tak dalej. Ale kilka wieków był terenem rosyjskim. Z Wielkiej Polski. Witam serdecznie organizatorów, wszystkich uczestników manifestacji przeciw totalitaryzacji i militaryzacji Polski. Podziękowania przewodniczącemu zgromadzenia panu Pawłowi Zielińskiemu z Partii Polska Patriotyczna. Jeśli naród czy państwo nie zdobędzie się na wystawienie odpowiednio silnych własnych wojsk, to zapłaci jeszcze większą cenę za pobyt obcych. Takie świadectwo daje historia. Tak zwana potęga USA, poczynając od mordowania tubylczych Indian, była i jest budowana na bezczelnym kłamstwie i zbrodni. Chcieliśmy powoli zbliżać się do końca dzisiejszej manifestacji. Nie przeszkadzamy państwu w tej miłej atmosferze sobotniego wieczoru. Życzymy oczywiście wszystkim jak najlepszego zdrowia oraz tego, żebyście mogli spokojnie odpoczywać na naszej pięknej ulicy. Ale życzymy też Polakom chwili zastanowienia, chwili rozsądku i opamiętania się. Dlatego, że bezpieczeństwo Polski jest wielkim zagrożeniem, a świadomość Polski jest manipulowana, świadomość Polaków jest manipulowana. Stwarzane nam są fałszywe flagi do angażowania polskich wojsk. Stwarzani nam są fałszywi wrogowie, a ci, którzy są rzeczywistymi wrogami, ci działają po cichu, skutecznie, ale coraz bardziej bezczelnie. Pozwolicie państwo, że zaintonuję jedną zwrotkę hymnu narodowego. Dziękujemy państwu, dziękujemy Policji Polskiej Państwowej za właściwe wypełnianie swoich obowiązków. Polacy inaczej myślący niż te
okrągłostołowe elity, tak zwane w cudzysłowie, to są normalni Polacy. To nie są terroryści, to nie są szowiniści, to nie są faszyści, to są Polacy myślący po polsku. Dziękujemy Państwu.